Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się dzisiaj karty dnia na dzień 20 kwietnia. Także zaczynamy od tarota. 20 kwietnia. Zaraz zobaczymy, jakie energie na ten dzień. Bardzo serdecznie, moi drodzy, pozdrawiam wszystkich. Mamy tutaj czwórkę monet. Bardzo dobra energia, pozytywna, trochę blokująca czasem, no oczywiście nie wszystkich, ale tutaj mamy wszystko zaplanowane, wszystko pod kontrolą, nie dzieje się nic spontanicznie. Jeśli sobie zaplanujemy na odpowiednią porę posiłek, to będziemy mieć, czy na przykład to, co mamy do wykonania, to oczywiście będzie szło wszystko zgodnie z planem. Czwórka monet mówi również o chęci oszczędzania pieniędzy. Możliwe, że będziemy oszczędnie postępować i tak będzie się działo. Oczywiście tutaj różnego rodzaju ograniczenia, które przychodzą do nas z zewnątrz albo wewnątrz, zewnętrzne ograniczenia, blokady na finanse, zamknięcie się na pewnego rodzaju inwestycje, czasem też właśnie dla siebie jesteśmy skąpi, mamy jakiś ukryty dalszy cel, na który chcemy przeznaczyć jakieś środki. Czasem mówimy, że jest tutaj zasiedzenie w tej karcie, ukryta jakaś sprawa, ale na pewno są tutaj dobre inwestycje. O tym też można mówić. No dobrze, moi drodzy, tu w aspekcie zdrowotnym na pewno należy uważać na kręgosłup. Układ kostny, możliwa zła dieta, siedzący tryb życia nie służy. Także tyle o czwórce monet, o tym dniu. I zobaczmy kartę Lenormand, co nam dopowie. Ale jest mimo wszystko bardzo pozytywnie. Karta Słońca. Jest dużo komfortu. Możemy planować właśnie nasze urlopy, nasze wakacje. Tutaj mieć pozytywne wiadomości. O narodzinach dziecka dobra wiadomość może do nas przyjść. Albo też o szczęśliwym jakimś zbiegu okoliczności, o wygranej, o dobrym zarobku. Różne szczęśliwe wiadomości, które przychodzą do nas tego dnia. I oczywiście to jest takie pokrzepienie dla nas, dla naszego serca. Moi drodzy, bardzo gorąco Was pozdrawiam. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Słyszenia, kochani.